Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To dobrze, że rozmawiamy dzisiaj o tym projekcie i wyrażam głęboką nadzieję, że on zostanie uchwalony i stanie się ustawą, bowiem trudno przyzwalać na aborcję eugeniczną, na selekcję człowieka. Nie my ludzie powinniśmy decydować, kto ma żyć. Nie my ludzie powinniśmy decydować albo dawać taki wybór, kto ma żyć, a kto ma umierać. A szczególnie w stosunku do tych, którzy są słabi i chorzy. Decydowanie o tym, że dzieci chore, niepełnosprawne mają nie żyć, jest po prostu niegodne i nieludzkie. Medycyna ma służyć człowiekowi, a nie przeciw człowiekowi. Jak ktoś dzisiaj powiedział, w 2010 roku 614 dzieci nie dostało szansy na życie, bo istnieje takie prawo i w imię prawa i zgodnie z literą prawa. Nie wiemy, co by było, gdyby tego zapisu w ustawie nie było. Być może część tych dzieci by żyła, być może by była otoczona miłością, a być może dostałaby szansę na zdrowie. Dzisiaj tego nie wiemy, bo w mocy prawa tym dzieciom nikt nie dał szansy na życie. Aborcja i zgoda na to, to nie jest sprawa wolności, to jest właściwie zabieranie wolności, bo po aborcji nie zostaje już nic. Dziecko, które nawet nie było chciane, bo było chore, po urodzeniu ma szansę, żeby je ktoś pokochał. Po aborcji nie zostaje już żadnej szansy, ani matka nie ma już szansy na odwrócenie czegoś, co być może zrobiła pod wpływem chwili impulsu. A więc należy zrobić wszystko, aby zapis o aborcji eugenicznej selektywnej zlikwidować. Dziękuję bardzo.